Jest poniedziałek, 14 października 2024 roku, godzina 19. Kochani małżonkowie, kochani rodzice, kochane dzieci, spotykamy się wszyscy na modlitwie różańcowej w naszych ogniskach domowych. Zapalmy świece, uklęknijmy i weźmy w dłonie nasze różańce. Dziś będziemy modlić się przede wszystkim o zdrowie dla naszych rodzin i małżeństw, o wsparcie, cierpliwość i wytrwałość, w opiece nad chorymi członkami rodziny. Modlimy się za chore dzieci, cierpiące i bezbronne względem choroby, o cierpliwość i wytrwałość dla rodziców chorych dzieci. Modlimy się za naszą ojczyznę, za polityków, aby podejmowali dobre dla obywateli decyzje. Modlimy się za wszystkie osoby poszkodowane w powodziach, aby otrzymały potrzebne wsparcie. Modlimy się o pokój na świecie, o zaprzestanie walk na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. Ponadto modlimy się w naszych intencjach osobistych o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie dla męża Dawida z okazji jego urodzin. Dla Małgorzaty o duchowe uzdrowienie, nawrócenie do Boga i podjęcie leczenia. Za czcicieli Matki Bożej Fatimskiej i za tych wszystkich, którzy podjęli się sztafety 33-godzinnej modlitwy o triumf jej niepokalanego serca w naszych rodzinach, w ojczyźnie i na całym świecie, o łaskę wytrwania. W intencji uzdrowienia syna Antoniego, o łaskę zdrowia dla Anity i Emilii, za Halinkę, o światło Ducha Świętego i łaskę wytrwania w podjętych postanowieniach, oraz pozostałych intencjach wszystkich uczestników modlitwy Bogu wiadomych. Modlą się z nami tata, oczywiście mama i ja, Martyna. Tata, przedstaw się pierwszy. Tata Dawid. Mama Kamila. I córka? Martyna. Mam 5 lat. A ile tata ma? 37, a nie. A mama? 34. Tano, to do zobaczenia, miłej modlitwy wam życzę. Pa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Trzecia tajemnica bolesna. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Żołnierze zabrali Jezusa do pałacu. Ubrali go w szkarłat i włożyli koronę z ciernia na jego głowę. I wyszedzając go mówili: witaj, król żydowski. Jezus nauczył się od Maryi i Józefa być cierpliwym i znosić wyszydzanie ze względu na miłość do nas. Jak ja postępuję względem członków mojej rodziny, gdy nie postępują tak, jak zakładałem z nadzieją? Czy przyjmuję ich takimi? Czy denerwuję się? Czy wyszydzam? Czy jestem cierpliwy? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo. Amen. Z
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę. Prosimy Was bardzo o udostępnienie, aby nasza modlitwa mogła trafić do jak największego grona ludzi. W komentarzach pod filmem napiszcie intencje na jutrzejszą modlitwę. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy jutro. Błogosławionej nocy. Do widzenia z Panem Bogiem.